Witamy Was, kochani, na naszym środowym spotkaniu, naszym środowym nabożeństwie. Chciałbym zachęcić, żebyśmy powstali, obejrzeli się dookoła, na boki, do tyłu, przywitali się. Niech nikt nie zostanie bez uścisku dłoni, bez uśmiechu. Przywitajmy się gorąco, bo jesteśmy tutaj w imieniu Jezusa Chrystusa. Jesteśmy tutaj, aby chwalić naszego Boga, naszego Pana. Chciałem tak na początek podzielić się z Wami fragmentem psalmu 22. To jest taka modlitwa psalmista. Wylewając serce przed Panem, zapisuje takie słowa. A ja jestem robakiem, nie człowiekiem, pośmiewiskiem dla ludzi wzgardzonym przez ogół. Wszyscy, którzy mnie widzą, pokpiewają ze mnie, szyderczo przytrzeźniają, potrząsają głową. Zaufał Panu, mówią, to niech go ratuje, niech go wybawi, skoro jest jego rozkoszą. I kochani, to są takie słowa, które świat szyderczo kieruje. Kierował też do Pana Jezusa, kiedy na krzyżu był, że jeśli jesteś Synem Bożym, to uratuj siebie. Ale my wiemy, że to, co dla świata jest głupstwem, że krzyż, który jest głupstwem dla świata, dla nas jest mocą Bożą ku zbawieniu. Dlatego tutaj dzisiaj jesteśmy. Dlatego zachęcam, żebyśmy skupili naszą uwagę na Jezusie Chrystusie, na tym, który oddał swoje życie z miłości dla nas. I żebyśmy po prostu całymi sercami, całymi głosami, rękami, naszymi ciałami uwielbiali wspaniałego Boga. Thank you.
Dziękujemy Ci, że otwarłeś nasze oczy na prawdę Bożego Słowa i możemy teraz być tutaj przy Tobie. Dziękuję Ci, Panie, że Ty troszczysz się i że możemy na Ciebie liczyć w każdej sytuacji. Dziękuję Ci, Panie, że jesteś wsparciem, którego w świecie nie uświadczymy. Dziękuję Ci, że jesteś wszechmocnym Bogiem, który ma pełen wachlarz możliwości, kiedy my nawet nie widzimy. Dziękuję Ci, Panie, za to, że jesteś, jaki jesteś. Ponad wszystko. Panie, Twój tron wznosi się nad wszystkie ziemie świata. Jesteś najwyższy, Panie mój, Królu mój. Panie, Twój tron. Nadzieję o...
znalazłem w Nim. On moją siłą, światłem mym, On fundamentem, twierdzą to, co zniesie najstraszniejszy sztorm. Miłość i szczyt pokoju Bóg uciszy strach, pocieszyciel życia sens. W Jego miłości schronię się. W Chrystusie Bóg objawił się w bezbronnym dziecku w weźmie, gdzie mój dom, z radością pójdę tam, gdzie on. Piękne słowa, prawda? Że możemy to śpiewać. Kochani, chciałbym, żebyśmy stanęli w modlitwie, bo jest kilka próśb. Jedna jest trochę powiązana z tym moim ubiorem, za który was też przepraszam, bo jestem dzisiaj w takim podwórkowo-boiskowym stylu, ale po prostu sprawy zdrowotne z moim tatą się bardzo pokomplikowały. Musiałem na szybko interweniować. Nawet nie miałem kiedy po spodnie podjechać do domu. To też proszę właśnie was o modlitwę za mojego tatę, o jego zdrowie, bo po prostu jest bardzo, bardzo ciężko. No, pochodne cukrzycy, martwica i no, będzie w szpitalu. Dzięki Bogu udało się to załatwić. Tak więc proszę o mojego tatę. Chcemy też się modlić o Juliannę, która jest po operacji, zostały jej usunięte komórki rakowe i po prostu módlmy się, żeby nie było żadnych przerzutów, żeby mogła być zdrowa. Ma 38 lat i na imię Julianna. Oraz o córkę jednego z braci, Wiktorię, która ma jutro zabieg laryngologiczny. I też rodzice proszą, żeby Pan Bóg prowadził lekarzy i całą tą sytuację.
Panie Jezu, dziękujemy Ci, że możemy oddawać Ci wszystko i nie walczyć naszymi siłami. Dziękuję Ci, Panie, że Ty walczysz za nas. I chcę, Panie, Ci powierzać mojego tatę Tomka, abyś poprowadził całą tą hospitalizację, całe to leczenie i żebyś podniósł go na duchu i dał też drogi, żeby mógł głosić Ewangelię, żeby mógł usłyszeć o Tobie. Prosimy Cię, Panie, o Juliannę, żeby te komórki rakowe już nie tworzyły się w niej, żeby mogła być zdrowa. I też chcemy, Panie, błogosławić Wiktorię i lekarzy, którzy będą ją jutro operować. Niech to wszystko, Panie, dzieje się w Twoim błogosławieństwie, pod opieką Twojego Ducha. Błogosławimy, Panie, wszystkie te sprawy i dziękujemy Ci, że możemy przychodzić do Ciebie, ufając, że Ty, Panie, wysłuchujesz i jesteś z nami. Dziękujemy Ci, Panie, że możemy Tobie ufać. Co niewidzialne jest.
żyć bez strachu i zwątpień. Za Tobą pójdę, Jezu, choćby mi runął świat. Pobłogosławisz, kiedy w ciszy zaufam Ci. Nie zawiodę się, nie zawiodę się. Kochani, chcemy teraz uwielbić Pana pewną pieśnią, której najprawdopodobniej nie znacie, bo jest to autorska pieśń. Tak więc zaśpiewamy kilka razy też tą pierwszą zwrotkę, żebyście mogli posłuchać, nauczyć się i postarać zaśpiewać z nami. Jezusa. Dziękujemy Ci, Panie Jezu, że w Twoim imieniu jest wszystko, czego potrzebujemy. Jest zbawienie, jest uzdrowienie, posilenie. Dziękujemy Ci, Panie, że wywalczyłeś to wszystko dla nas. Proszę, Panie, ucz nas nieść ten nasz krzyż godnie, tak żebyś Ty, Panie, mógł być uwielbiony. Dziękujemy Ci, Panie, że jesteś
niezmierzenie dobry. Panie, że dzięki tej łasce możemy dzisiaj się tutaj zbierać jako wolni. Wolni w Chrystusie. Dziękujemy Ci, Panie, za wszystko, co mamy. Amen. Kochani, mamy jeszcze teraz jeden nietypowy punkt naszego nabożeństwa. Pastor Mirek zapowie tutaj naszych gości. Chwała Jezusowi. Witajcie. Dobrze Was widzieć w ten środowy wieczór. Tak patrząc trochę po miejscach, no to widzę, że jakoś tą środę wywiało gdzieś znaczną część naszego zboru. Nie wiem, czy to wynik tego, że koniec wakacji i nie wiem, jeszcze gdzieś tam zażywają czegoś, czy bali się deszczu, nie wiem. Wiem, że kończą się wakacje, zaczyna się wrzesień, ale wrzesień to też będzie fantastyczny miesiąc, amen?
bo będzie z Panem. Wiecie, już za parę dni, w sobotę, nasza konferencja młodzieży, plus to kilka super środowych i niedzielnych nabożeństw, spotkanie śniadaniowe ze Słowem Bożym i taka, no można powiedzieć, piękne chwile dla kobiet i dla mężczyzn i też będzie się działo, także jest z czego wybierać, jest możliwość i miejsce, by się modlić, by kochać Boga. Przypominam też wszystkim, aby pomyśleli o tym, aby wybrać sobie człowieka z naszych służb, którego wstawiennikiem, modlicielem chcecie zostać. Widzimy, jak bardzo, bardzo tego potrzebujemy. Ci z nas, którzy służą. A więc jeżeli nie masz jeszcze żadnej służby, pomyśl o tym, żeby się modlić o tych, którzy cię potrzebują. Chciałbym też się teraz pomodlić, bo widziałem, że nie miał prawdopodobnie Alan tej informacji. Jak zauważyliście, nie ma pastora Bogdana Kiony. Dzisiaj Krysia ma zabieg, są w tej chwili w szpitalu i myślę, że gdybym był częścią tej rodziny i byłbym w szpitalu, to na co bym liczył? Na to, że moi przyjaciele, moja rodzina staną za mną w modlitwie. Panie, chcemy Ci przynieść naszą Krysię i Bogdana i prosić Ciebie teraz na tym miejscu, abyś ich poprowadził, abyś ich chronił, abyś ich błogosławił, aby cokolwiek, Panie, lekarze wiedzą, cokolwiek mogą, zrobili to bardzo dobrze, ale przede wszystkim w Twoje ręce to składamy. Panie, przeprowadź ich przez tą właściwie dolinę cienia. Panie, nikt z nas nie lubi zabiegów, nikt z nas nie lubi, ale też wiemy, że w Twoich dłoniach jesteśmy bezpieczni, w Twoich dłoniach jesteśmy prowadzeni nawet w największy sztorm. Błogosławimy naszego pastora i naszą Krysię i dziękujemy Tobie za nich, za to, że tyle razy tu byli, a dzisiaj, kiedy są tam, my jesteśmy z nimi w modlitwie. W modlitwie w imieniu Jezusa. Amen. Amen. Wierzę, że Pan ich będzie błogosławił. Pierwszy raz o fundacji SNAP usłyszałem od naszego brata, który już jest z Panem, od Piotra Stępniaka. Wiele razy odwiedzał mnie jeszcze w Gródku. Znaliśmy się, kiedy byłem jeszcze dawniej pastorem w Chełmie. I właściwie przez parę lat ich nie widziałem. Chcę Wam powiedzieć, mamy dzisiaj bardzo fajnych ludzi pośród nas. Właściwie to przyjechała Zuzia i przywiozła dwóch ludzi. To tak to powinienem powiedzieć, ale Zuzia teraz śpi, no to oni będą musieli usługiwać. Krzysztof i Małgorzata, Fundacja SNAP, czyli tłumaczymy to Stop Narkomanii, Alkoholizmowi i Przemocy. Wiecie, kiedy wy jesteście na swoich miejscach służby, w szpitalach, w ewangelizacji, czy w muzyce, czy w czymkolwiek innym Pan was postawił, oni są w więzieniach, w domach dziecka, w poprawczakach. Zuzia jest chyba najmłodszym misjonarzem więziennym w Polsce. Nie wiem, czy ktoś młodszy po więzieniach chodzi. Dziecko od maleńkości patrzy na świat w kratkę, ale uczy się, że świat nie musi być w kratkę, bo jest Jezus. Amen. I oni nam przyszli o tym opowiedzieć. Słyszałem kiedyś świadectwo Gosi. Byłem bardzo poruszony. Cieszę się, że dzisiaj mamy was z nami. Przywitajcie ich gorąco. Zapraszam was tutaj i oddajemy w wasze ręce całe nabożeństwo. Zapraszamy. A, najpierw film, okej, jasne. To zostawić, tak będziecie chcieli. Byłem takim przestępcą, którego ludzie się bali. Ponad 20 lat spędziłem w więzieniu. 18 lat temu się nawróciłem. Bardzo wiele osób skrzywdziłem. Kiedy jednego człowieka, który brał od nas narkotyki i nie oddał pieniędzy, jego żonę wyrzuciliśmy w biegu samochodu, która była w ciąży po 8 miesiącu. Nic się jej nie stało i urodziła dziecko, które jest zdrowe. Sędzia skazał mnie na odizolowanie.
Wiele razy chciałem się zabić, nie mogłem umrzeć. Miałem kolejną próbę samobójczą, podrażniałem sobie gardło. Byłem w stanie śmierci klinicznej. I kiedy wróciłem do życia, wróciłem do więzienia, krzyczałem, waliłem pięściami w ściany, dlaczego ja nie mogę umrzeć? Padłem na kolana, zacząłem pokutować, zacząłem się modlić, wyznawać moje grzechy i winy. I to tak długo trwało, płakałem jak dziecko, jakbym dostał nowe serce. Gepard to były przestępca, a Piotr Stępniak to jest człowiek nawrócony. Po prostu tak zwane nowe stworzenie. Pieniądze, które miałem, przeznaczałem na to, aby pomagać innym ludziom. Był więzień, który miał dzieci, miał trudną sytuację rodzinną i ja wysłałem do niego paczkę. W świecie przestępczym nie ma kolegów. Wszyscy mnie opuścili, zostałem sam. Nie miałem rodziny, przyjaciół, nikogo. Miałem 130 zł jedne ciuchy. Nikt nie chciał mnie zatrudnić. To był koszmar. Któregoś razu nie miałem co jeść. Pamiętam, jak stawałem przed wystawą sklepową, widziałem chleb. To po prostu aż mi się płakać chciało, naprawdę. Poszłem takiej kobiecie, wysprzątałem garaż. No i ona mi dała 5 zł. I przechodzę i kobieta żebrała. I słyszę głos, wróć i daj to, co masz. Wróciłem i się oddałem. Jako małżeństwo 11 lat temu się pobraliśmy i po prostu chcemy to robić razem. On mnie zaraził tą swoją pasją pomagania innym ludziom. Każdy człowiek ma jedno życie i drugiego już nie dostanie. Nie dostaniesz drugiego życia na jakiejś loterii, nie wygrasz go, nie możesz go kupić. Nie ma takiej opcji w ogóle. Bardziej przemawia do nas właśnie tacy ludzie, którzy potrafią mówić naszym językiem. Może być dla ludzi przestrogą przed tym, żeby po prostu nie uciekać w tą złą drogę. Byłem w jednej szkole i zaprosili mnie i tylko, żebym powiedział świadectwo. No byłem normalnie w szoku, że nie widziałem tyle ludzi płaczących. I nauczyciele, i dzieci, wszyscy płakali. W wieku 20 lat stałam się osobą bezdomną. Dzięki niemu i jego żonie mogę u nich zamieszkać, mogę uczyć się nowych rzeczy i czuję się, jakby był moim ojcem. Zobaczyłam program w telewizji o nim i po prostu coś mnie tknęło, żeby do niego napisać. Ciągle pisałam, że ja już nie chcę żyć. Cierpiałam na straszną depresję, miałam próby samobójcze. Kiedy usłyszałam świadectwo Piotra, wydawało mi się, że to jest jakiś żart, że to jest niemożliwe, żeby człowiek mógł z takiej ruiny, z takiej ciemności podnieść się i jeszcze zacząć pomagać innym ludziom. Jeżeli on potrafił się podnieść, to ja też potrafię się podnieść. Ja jestem gotowy na to naprawdę, że ja mogę spać nawet w samochodzie, mogę spać na podłodze. Iść z miłością do człowieka, nieść tą nadzieję, pomoc. Nie jest szara rzeczywistość, to jest życie. Piękne, wspaniałe. Chwała Bogu. Witajcie, kochani. Mam na imię Małgosia. Właśnie tak jak pastor powiedział, przyjechałam tutaj. Zuzia nas przywiozła, nasza córka półroczna. Mój mąż Krzysztof jest również tutaj i bardzo Bogu dziękujemy za to, że możemy tutaj być dzisiaj z wami. Dziękujemy pastorowi, służbie tego zboru za to, że pozwoliliście nam tutaj w ogóle wyjść, za zaufanie. Mamy nadzieję, że Duch Święty dzisiaj dotknie się waszych serc. Przyjechaliśmy, żeby wam powiedzieć prawdę. Nie wiem, czy lubicie, jak się mówi prawdę? Tak? Tylko prawda. Tak zawsze pytam się więźniów, czy mój mąż, pytamy się więźniów właśnie, czy w szkole, czy w poprawczakach. Piotra znałam od 2006 roku. Był dla mnie takim właściwie wzorem do naśladowania, bo on nigdy nie był zmęczony. Nie pokazywał tego i wiedział, że zrobił bardzo dużo złego i że chce robić to, do czego Bóg go powołał, czyli do głoszenia Ewangelii. Ja w 2006 roku się nawróciłam i od razu też wiedziałam, że mam głosić Ewangelię. Robiłam to, a potem spotkałam Piotra. I ostatnie lata, dwa lata ostatnie, jak Piotr jeszcze żył, niestety zachorował na chorobę nowotworową, to mieszkałam z nimi właśnie, z jego żoną.
Mieszkałam u nich w mieszkaniu, w takim właściwie domu. Miałam swój pokój i bardzo dużo się od Piotra przez te 2 lata nauczyłam. I jego ostatnie słowa, które do mnie powiedział, jak już umierał, powiedział: Gosia, nie daj się wykorzystać ludziom, bo jeszcze jesteś taka naiwna, wszystkim chcesz pomóc, ale pamiętaj, zawsze patrz na Jezusa. I to były takie dla mnie słowa bardzo ważne, aby po prostu zawsze patrzeć na Pana Jezusa. Wcześniej i teraz z Piotrem i bez Piotra jeździmy do więzień, jeździliśmy do więzień, do poprawczaków, do domów dziecka, do domów pomocy społecznej, do szkół prowadziliśmy tam i prowadzimy profilaktykę uzależnień, gdzie też mówimy swoje świadectwa. Jeździmy do różnych kościołów, właściwie wszędzie tam, gdzie są ludzie i mówimy właśnie prawdę o Panu Jezusie Chrystusie, że tylko On potrafi uratować człowieka, On potrafi zrozumieć człowieka. No i Pan Jezus potrafił też, jak sobie ze mną poradził, z Piotrem, czy z moim mężem, czy z wami, to On musi być naprawdę Panem Bogiem i On jest naprawdę dobry. Kochani, chciałabym na początku zaśpiewać wam piosenkę, ale też zaprezentować taką płytę, która jest moja. Tu są utwory napisane przeze mnie. Jedna pieśń jest moja, Przyjaciela mam, ale jest na tej płycie w innej aranżacji. I dlatego, że w czasie, kiedy słyszałam tą pieśń Przyjaciela mam, co pociesza mnie, Duch Święty dotknął się mojego serca i narodziłam się na nowo. Bóg pociągnął mnie za sobą, dlatego towarzyszy ona mi już od prawie 17 lat, ta pieśń w sercu. I są tutaj moje utwory, które właśnie śpiewamy w tych wszystkich miejscach, o których mówiłam wcześniej. No i przemawiamy do młodzieży przez muzykę, bo myślę, że to jest dobre narzędzie dzisiaj do tego, aby przemówić do tych ich takich twardych serc, ale Bogu właśnie za to dziękuję. Jeśli ktoś z was spodoba wam się ta muzyka, bo chciałabym wam zaśpiewać kilka pieśni, piosenek, ktoś chciałby z was wesprzeć naszą fundację, naszą działalność, że tak powiem, nasze głoszenie Ewangelii, to na koniec nabożeństwa można u nas nabyć tą płytę, jeśli ktoś chciałby też, bo wiem, że jest nagrywane, zamówić przez internet, piszcie do mnie na Facebooku i ja po prostu wyślę wam tą płytę. Najpierw przeczytam kawałek Słowa Bożego. Bardzo mi się, pastorze, podoba to, co zawsze mówisz. Kto ma Biblię, niech otworzy, a kto nie ma, niech usiądzie koło wierzącego, tak? To jest po prostu, naprawdę, to jest moje ulubione słowo z tego zboru. Dawno nie mówił pastor. Otwórzcie, jeśli macie Biblię, poproszę, żebyście otworzyli list do Rzymian. Myślę, że dobrze jest, zanim zacznę śpiewać, to przeczytam po prostu Słowo Boże. Pierwszy list do Rzymian. 16-17 werset. Albowiem nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej. Jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy, najpierw Żyda, potem Greka, bo usprawiedliwienie Boże w niej bywa objawione z wiary w wiarę, jak napisano, a sprawiedliwy z wiary żyć będzie. I kto z was, kochani, będzie odważny i powie mi, co znaczy Emanuel, i przyjdzie powiedzieć tu do mikrofonu, to dostanie ode mnie płytę w prezencie. Co znaczy Emanuel? Ale musi przyjść tutaj. Ale trzeba przyjść tutaj. O, niech tutaj brat powie. Bóg z nami. Bóg z nami, proszę. Chwała Bogu. To poproszę Emanuel. Posłuchajcie, jeśli Bóg dla was jest Ojcem, to dedykuję ją dla każdego z was, tą piosenkę. I te piosenki śpiewamy w więzieniach, w poprawczakach i w innych miejscach. Możecie śpiewać ze mną, też refren jest bardzo prosty. Ciebie, synu mój,
drogi przyjacielu, myślisz, że jest nas niewielu, spójrz wokoło siebie i przed siebie zrozum, że gdy przyjdziesz do mnie, to zobaczysz, ile w tobie złożyłem darów i talentów, w tobie skryłem. Jesteś moim dzieckiem, nigdy nie oddam cię, bo w końcu Jezus wykupił ciebie 2000 lat temu. Teraz krzycz chwała najwyższemu, ja nie oddam cię nikomu, bo musisz zamieszkać w moim domu. Zaczynasz widzieć, kim jestem, zaczynasz widzieć wszystkie rzeczy, wszystkie moje plany i wypełnisz je bez żadnej plamy. Będę szedł obok ciebie, będę kroczył tuż przed tobą, tylko patrz przed siebie na mojego Syna, Jezusa Chrystusa. Aha, ufaj Mu, nie lękaj się, nie obawiaj się niczego, bo gdy jesteś ze mną, to nie stanie się tobie nic upokarzającego, tylko patrz na Jezusa, nie oglądaj się, patrz na Jezusa, nie oglądaj się, patrz na Jezusa, nie oglądaj się, patrz na Jezusa, patrz na Jezusa, zaśpiewamy razem. Emanuel, Emanuel, ja jestem z tobą, mówi Pan. I Filadelfia? Słychać was. Ja jestem z tobą, mówi Pan. Bóg mówi ci do ciebie, miej nadzieję we mnie, ufność, całość i niech wyprostują się w tobie twoje kości. Ja nie zaplanowałem dla ciebie cierpienia, ale pełnia marzeń moc wypełnienia, więc przyjdź dzisiaj do mnie, a przestaniesz żyć skromnie, tak. Więc przyjdź dzisiaj do mnie, a zobaczysz w swoim życiu wielki znak. Bóg mówi dziś do ciebie, miej nadzieję we mnie, miej nadzieję we mnie. Bóg mówi dziś do ciebie, miej nadzieję we mnie, miej nadzieję we mnie. I Pan Bóg mówi takie słowa: nie bój się, nie lękaj się, ja nigdy nie zawiodę cię, oddaj mi życie swe, w moich rękach bezpiecznie jest. Emanuel, Emanuel, ja jestem z tobą, mówi Pan. Emanuel, Emanuel, ja jestem z tobą, mówi Pan. Ja jestem z tobą, jestem z tobą. I nawet jeśli nie zapamiętacie w ogóle tego nabożeństwa, to zapamiętajcie chociaż to ostatnie zdanie. Ja jestem z tobą, mówi Pan. Wychowałam się w rodzinie, gdzie niestety bardzo dużo moi rodzice nadużywali alkoholu, bardzo dużo go pili. W ciągu 5 lub 6 lat przepili gospodarstwo, które za darmo dostali. Mój tata pod wpływem alkoholu był bardzo agresywny, znęcał się nad moją mamą psychicznie i fizycznie, bił ją, nawet ją gwałcił na naszych oczach, robił jej okropne rzeczy. Mieszkaliśmy w kurniku, mój tata kiedyś wyremontował taki kurnik, jak się wprowadzaliśmy na to gospodarstwo, obiecywał nam, że zbuduje nam dom. Wiecie, naprawdę był bardzo dobrym takim budowlańcem, jednym z najlepszych, którzy prawie wszyscy chcieli go wziąć, bo robił za pół darmo, czy tam za alkohol, ale naprawdę obiecywał nam, że zbuduje nam dom. Innym wybudował dom, szpital, ale nam nigdy tego domu do dzisiaj nawet nie zbudował, bo uwierzył w kłamstwo, że alkohol jest dobry. Uwierzył w kłamstwo, że alkohol pomoże mu właśnie we wszystkich jego problemach. Kiedy miałam 13 lat, miałam już myśli samobójcze, miałam depresję, ponieważ kiedy miałam jako 11-latka nawet, mój tata, pamiętam, pewnego dnia wziął wszystko, co dało się stłuc, brał szklanki, talerze, wszystko szło, co dało się stłuc, rzucał to w jedno miejsce, przecięło mi kolano niechcąco, wiecie, tam odprysnęło to szkło i chciałam zatamować to kolano, tą krew. I mój tata się śmiał i szydził ze mnie, że mi krewka leci. I nie zapomnę tego, jak później ojciec rzucił mnie i moją mamę na ziemię i powiedział bardzo brzydkie słowo, żebyśmy to posprzątały. Na drugi dzień tak naprawdę nad ranem się obudził i otwiera jedną szafę, drugą szafę, szuka szklanki, bo chciał się napić.
i mówi do mojej mamy, że ona z niego wariata robi, gdzie ona pochowała też wszystkie szklanki. On nie pamiętał, nie wiedział, co robił. Wiecie, mój tata nie był człowiekiem, jak był pod wpływem alkoholu. To był jakiś diabeł wcielony i wiele razy budziłam się i na przykład stała postać koło mnie i mówiła do mnie, wstań, idź go zabij. Nieraz trzymałam nóż i po prostu tylko mówiłam takie słowa różne do niego, tylko mnie dotknij, a zobaczysz, co potrafię. On tam za mną krzyczał, wrzeszczał i mnie wyzywał, a ja udawałam, że myję naczynia, przygotowana na wszystko, miałam nóż w ręce. I wiem dzisiaj, że to Pan Bóg ochronił mnie przed tą straszną rzeczą, żebym tego nie zrobiła. I jak miałam te 13 lat, mój starszy brat ode mnie, został wyrzucony z domu, bo był już bardzo niebezpieczny dla mojego taty, był silniejszy prawie od niego. I kiedy on został wyrzucony, ja się wystraszyłam, że ja sobie nie poradzę z moim tatą, kiedy będzie bił moją mamę, nie obronię moich dwóch młodszych braci, więc pobiegłam do lasu, aby się powiesić. Mój brat mnie uratował. Kiedy miałam 16 lat, moi rodzice wyrzucili mnie z domu, bo dostali list, to był list, nakaz z sądu, że muszą jechać na przymusowy odwyk do szpitala psychiatrycznego. Ja skończyłam wtedy gimnazjum, wróciłam z tak zwanej imprezy. Wiecie, człowiek nie miał dobrych wartości w domu, więc i nie żyło się tak, jak powinno się żyć, więc wróciłam pod wpływem trochę alkoholu z imprezy zakończeniowej szkoły. Jak tak można powiedzieć, i po prostu kiedy weszłam do tego domu, to usłyszałam słowa, które nie życzę mojemu wrogowi usłyszeć od swoich rodziców. I nie trwało to długo, przez parę minut słyszałam wiązankę, że tak powiem, i musiałam opuścić dom. Wybiegłam z tego domu, pobiegłam do mojej babci, która mieszkała obok, tam mieszkał już mój brat. Usłyszałam słowa, że babcia nie jest domem dziecka, mam wracać do domu. I nie wiedziałam, co mam ze sobą zrobić. Szłam torami przez wiele godzin, mówiąc do Pana Boga, którego nie znałam, gdzie jesteś, za co ty mnie tak karzesz? Stworzyłeś wszystkich ludzi, a teraz patrzysz i się pewnie cieszysz, że tak cierpimy. I nigdy nie czytałam Pisma Świętego. Myślałam, że tylko ksiądz w kościele rzymskokatolickim może czytać tą świętą księgę. Nie znałam innych kościołów pozajechowych, którzy często nas odwiedzali na wsi. I ktoś mówił mi o Panu Jezusie Chrystusie przez 4 lata, bo zaczęłam chodzić do technikum odzieżowego. I ja myślałam właśnie, że ona jest z jakiejś sekty, a była z kościoła zielonoświątkowego. Nie mogłam słuchać tego, co ona do mnie mówi, a z drugiej strony wiedziałam, że ona mi mówi o kimś, kogo ja nie znam. Wiedziałam, że ona mi mówi o kimś, kogo ja nigdy tak naprawdę nie spotkałam, pomimo że chodziłam, wiecie, przez wiele lat do kościoła, tylko chodziłam. I często do więźniów mówię coś takiego, jak człowiek wejdzie do stajni, stanie się koniem? No nie. A człowiek wejdzie do kościoła, stanie się święty? Też nie. Człowiek musi narodzić się na nowo, człowiek musi przyjąć Pana Jezusa do swojego życia i uczynić Go swoim Panem i Zbawicielem. To On ma mówić Tobie, co masz robić, a nie Ty mówisz Panu Bogu, co Pan Bóg ma robić dla Ciebie. I ona mi mówiła, że Jezus mnie kocha. Ona mi mówiła, że Jezus ma dla mnie naprawdę inne życie, że powinnam czytać Pismo Święte. Ja nie chciałam jej słuchać. I skracając bardzo moją historię, kiedy ona mi tak opowiadała, ja pukałam się zawsze w głowę i mówię, dziewczyno, gdzie jest Jezus? Pokaż mi, gdzie jest Jezus. Wiesz co? Nie widzę. Te babcie, brzydko ich opisywałam, które niedługo odejdą z tego świata, potrzebują Boga, ale ja się modlę do Niego i On mi nie odpowiada. Gdzie On jest? Ciągle jest źle. I zamieszkałam w takim internacie, gdzie w tym internacie bardzo dużo dostałam. Dostałam jedzenie, którego często w domu nie było, bo i nieraz mdlałam w szkole z powodu głodu. Nie miałam ubrania, często tam dostałam w tym internacie. Dostałam książki, których też często nie mieliśmy, bo tata przepił wszystkie pieniądze, więc musiałam kłamać w szkole, że zapomniałam książki, a tak naprawdę jej nie miałam i zawsze dostawałam 1 za brak książki. No i w końcu pani z opieki społecznej, która łożyła pieniądze na to tak naprawdę, żeby mieszkała w internacie i się uczyła w technikum, powiedziała, że z Gosi nic nie będzie. Jednak wycofujemy te pieniądze,
Ona się nie chce uczyć, nie chce chodzić na dotykowe spotkania, nie chce w ogóle słuchać kogokolwiek. I musiałam się wyprowadzić z internatu. Zamieszkałam u jej przyjaciółki i wtedy uciekałam w rozrywkę. I nie będę wchodzić tu w szczegóły, bo wiecie, jak to młody człowiek dzisiaj ucieka w rozrywkę, w alkohol, w dyskoteki. Spałam z domu do domu, bo od kolegi, od koleżanki i z powrotem. I wszędzie gdzieś zawsze sobie nocleg załatwiłam, bo nie chciałam wracać do domu. I pewnego dnia stałam się w wieku 20 lat osobą bezdomną i uzależnioną. I też pytam więźniów, tak jak jeździmy rzeczywiście z Zuzią naszą małą do więzienia, siedzą takie, wiecie, panowie takie, co mają, się śmieje, kineskopy pod pachami, ledwo co wejdą przez drzwi. I oni naprawdę są bardzo mocno poranieni. I ja ich pytam, czy nasza Zuzia ma napisane na czole, kim ona będzie? Czy wy, jak się urodziliście, mieliście coś napisane na czole? Nie, każdy z nas urodził się wolnym człowiekiem, ale sytuacje, rodzina, nasze wybory spowodowały to, że jesteśmy w tym miejscu. I ja wtedy też zrozumiałam, że po prostu moje życie jest bez sensu. Urodziłam się w patologicznej rodzinie, więc muszę skończyć chyba tak, jak z dysfunkcyjnej rodziny kończą, źle. I chciałam popełnić trzeci raz samobójstwo. Chciałam się utopić w przeręblu i pewni mężczyźni mnie uratowali. Ale za chwilę wam powiem dalej, co się stało. Posłuchajcie piosenki Jezus i posłuchajcie tego. To jest z Izajasza 53. Ona właśnie mi mówiła o Panu Jezusie Chrystusie, który za moje winy, za moje grzechy został ukrzyżowany. Odkupiciel, E jak Ewangelia, którą każdy głosić może. O każdej porze Z jak zaufaj Panu jedynemu, Wszechmogącemu, U jak urodzony, uzdrowiony i wskrzeszony jest jak strumień życia. On nie płynie wcale z ukrycia, lecz serca otwartego od Jezusa jedynego i do tego Syna Ojca. Wspaniałego, Panie Boże, kto mi pomoże jak nie Ty, Panie Boże, kto mi pomoże jak nie Ty, kto uwierzy naszej wieści, tej cudownej opowieści. A ramię Pana komu się objawiło, to Ci stary nawet się nie przyśniło. On był wzgardzony, mąż boleści, doświadczony, wzgardzony tak, że nie zważaliśmy na Jego znak. Aha! Lecz On nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie i je znosił. A my mniemaliśmy, że jest zraniony przez Boga, zbity i umęczony. Lecz On zraniony jest za występki nasze i wasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, aby On mógł dotknąć dzisiaj Twojego ramienia. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy i niektórych nawet znienawidziliśmy. Każdy z nas na własną drogę zboczył i na niektórych życie źle wkroczył. Nad nim się znęcano, z niego się naśmiewano. Wiedział, że już mu nikt nie pomoże i znosił to w pokorze. Nadeszła godzina Jego, nie chciał nic innego, tylko złożyć swoje życie w ofierze i zrobił to szczerze. Ja w to wierzę, że Jezus Chrystus zrobił to dla Ciebie i to szczerze. Bo tak mówiąc między nami, Jezus Chrystus wstawił się za przestępcami i za nami. Bo tak mówiąc między nami, Jezus Chrystus wstawił się za przestępcami i za nami. Takiej wiary i ufności, takiej siły i mądrości, takiej prawdy nam potrzeba, która płynie prosto z nieba. Takiej wiary i ufności, takiej siły i mądrości, takiej prawdy nam potrzeba, która płynie prosto z nieba. Takiej wiary i ufności, takiej siły i mądrości, takiej prawdy nam potrzeba, która płynie prosto z nieba.
takiej wiary i ufności, takiej siły i mądrości, takiej prawdy nam potrzeba, która płynie prosto z nieba. Chwała Bogu. I kiedy postanowiłam pójść nad jezioro, aby popełnić samobójstwo, pewni mężczyźni zatrzymali mi się na ulicy, zaczęli mnie wołać i ja do nich poszłam z myślą, że pomogą mi szybciej skończyć ze swoim życiem. Nie znając ich, siadłam do ich auta, siedząc z tyłu, zaczęli mnie pytać, co się stało, czemu ja tu jestem sama, tak lekko ubrana, jest minus 15 stopni, czemu ja płaczę, co się dzieje i powiedziałam im, że chcę skończyć ze swoim życiem, żeby mnie zawieźli do lasu, skrzywdzili, zabili i pokroili na kawałki. Miałam takie marzenie straszne. I oni zaczęli ze mną rozmawiać. Nie pamiętam tej rozmowy całej, ale pamiętam jedną rzecz, że jeden z nich odwrócił się, poklepał mnie po lewym ramieniu i powiedział: zobaczysz, twoje życie się zmieni. I wiecie co? Ja po prostu w to uwierzyłam. Ja się nigdy tutaj nie wzruszam, ale po prostu nie wiem, czy to byli aniołowie, czy nie. Ojej. Wiecie, ja miliony razy już mówiłam świadectwa, ale to jest... To, co Bóg czyni, to jest coś pięknego. I ja wysiadłam z tego auta i ta nadzieja znikła, bo ja byłam znowu sama. Ale jedna myśl do mnie przyszła taka wewnątrz mnie, że nie mogę spać na dworcu, bo jest zimno, są bezdomni, mogę być skrzywdzona. Już zaczęłam inaczej myśleć, pomyślałam, że pójdę do koleżanki, która opowiadała mi o Panu Jezusie, ale pomyślałam, no nie, ona będzie mi gadać znowu o tym swoim Bogu. Ale pierwsze co, zależało mi na tym, żeby spać w ciepłym miejscu. I wtedy otworzyły mi się oczy, że zobaczyłam, że prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie. Że wszyscy moi znajomi, z którymi brzydko się bawiłam i robiłam bardzo złe rzeczy, grzeszyłam ogromnie, żaden z tych ludzi, którzy mówili, że są moimi najlepszymi przyjacielami czy ziomkami, jak to się wtedy u nas za młodzieżę mówiło, to nikt z nich, nikt nie interesował się moim życiem. I ja zapukałam do drzwi mojej tej koleżanki z klasy, która głosiła mi Ewangelię przez 4 lata. I ona mi otworzyła, nakarmiła mnie, dała mi dach nad głową, wręczyła mi swoje ubranie, dała mi Nowy Testament, Gedeonitkę i zaczęła mi mówić o Bogu. I ja ze zmęczenia zasnęłam. I 3 lata temu dowiedziałam się od niej, że ona położyła wtedy na mnie rękę i powiedziała takie prostą modlitwę: Panie Jezu, pomóż tej dziewczynie. I na drugi dzień, 1 stycznia, dokładnie w 2006 roku, przyszłyśmy do zboru. Tu była grupa muzyczna, oczywiście w innej miejscowości, nie tutaj. I z tyłu siadłam sobie całkiem sama i usłyszałam pieśń, którą ćwiczyła grupa muzyczna Przyjaciela mam, co pociesza mnie. Gdy ojgo ramię oprę się, on najbliżej jest, zawsze troszczy się Jezus. I Duch Święty na mnie stąpił i wszystko mi znikło przed oczami. Tylko dudniły mi i brzmiały pięknie te słowa, które przeszywały moją duszę i moje ciało, mojego ducha na wylot, że Jezus jest moim przyjacielem. I wiem, że tego dnia narodziłam się na nowo. W sekundzie Chrystus mi zabrał wszystkie moje nałogi, zabrał ode mnie bezdomność, bo tego dnia o tej samej godzinie zadzwoniła do mnie znajoma z propozycją pracy, żebym pilnowała jej syna w zamian za mieszkanie. I już o 10 w nocy byłam u niej, miałam swoje łóżko, swój pokój, łazienkę, kupowała mi ciuchy i codziennie głosiłam Ewangelię. I od tego dnia Jezus Chrystus zaczął zmieniać moje życie. Wyznawałam swoje winy, swoje grzechy codziennie, które mi się przypominały. Czytałam Słowo Boże każdego dnia. Najgorsze dla mnie było to zacząć Ewangelię Mateusza, przebrnąć przez rodowód, a ja w tamtym czasie nie potrafiłam dobrze czytać. Możecie się ze mnie śmiać, ale jako 20-latka czytałam jak dziecko z podstawówki lub nawet z przedszkola. Do dzisiaj 10 razy dłużej, 10 razy wolniej działa mi umysł. Nie pamiętam dużo rzeczy z mojego dzieciństwa przez to, co się stało. I kiedy doszłam do 6 rozdziału, to zrozumiałam, że jednak coś umiem z tego świętego słowa. Modlitwa Ojcze Nasz. Mówię, nie jestem taka głupia. Naprawdę coś wiem z Biblii. Tak się cieszyłam i czytam dalej
w 14 i 15 wersecie 6 rozdziału jest napisane, bo jeśli odpuścicie ludziom ich przewinienia, odpuści i wam Ojciec wasz niebieski, ale jeśli nie odpuścicie ludziom i Ojciec wasz nie odpuści wam waszych przewinień. I zrozumiałam, że ja muszę przebaczyć mojemu tacie. Powiedziałam, nie potrafię. Płakałam wtedy bardzo. Mamie potrafię, bo została zmuszona do pewnych rzeczy, ale on, scyzoryk mi się otwierał, którego nie miałam w kieszeni. Nienawidzę go, Panie Boże, ale jeżeli Ty możesz, to pomóż mi przebaczyć mojemu tacie. I moje usta się otworzyły i krzyknęłam, ja kocham mojego tatusia. I tak zatkałam swoje usta, bo to ze mnie wyszło i taka miłość przeszyła mnie na wylot. Jak miałam 20 lat wtedy, ale jak 5-latka czy 3-latka skakałam na łóżku, krzycząc, że ja kocham mojego tatusia, ja kocham mojego tatusia. I parę dni później pojechałam do domu. Kiedy weszłam do tego naszego kurnika, mój tata wstał ze swojego krzesła, jak mnie zobaczył, zaczął wyzywać, przeklinać. Wiecie, nie wiem, czy byliście kiedyś w takich awanturach. Ja byłam zawsze głośniejsza, bardziej agresywna. Po prostu moja mama mówi, że wy się kiedyś pozabijacie, jak ty nie będziesz cicho siedzieć. I mój tata zaczął krzyczeć i wrzeszczeć. Ja zawsze robiłam to samo, ale tym razem, stojąc w progu, skłoniłam swoją głowę w dół i mówię, przyjechałam was przeprosić za moje nieposłuszeństwo. Moi rodzice duże oczy, ale ja również się zdziwiłam i zrozumiałam, że Duch Święty, który zamieszkał we mnie, on chce, abym szanowała i kochała moich rodziców i moich wrogów. Podeszłam do mojego taty pół metra od jego twarzy, nie wiedząc, czy mnie uderzy, czy nie, co zrobi. Nie myślałam wtedy o tym. Powiedziałam mu tak, mówię, pamiętasz, tatuś, jak w Wigilię przy policjantach? Powiedziałam ci, że cię nienawidzę, że chcę cię zabić? On mówi, tak, pamiętam. To teraz ci mówię, tatuś, że cię kocham. Mój tata zrobił duże oczy, odwrócił się na pięcie i poszedł do drugiego pokoju i zaczął płakać. Wtedy zobaczyłam pierwszy raz na moim tacie ogromną miłość, którą Bóg zaczął wylewać na jego życie. Modliłam się do Boga po jakimś czasie, żeby dał mi prezent. Nie pamiętam, czy kiedykolwiek siedziałam na kolanach mojego taty, czy kiedykolwiek dał mi jakiś prezent. Po prostu nie pamiętam, więc nie mogę powiedzieć, że go nie dostałam, bo nie wiem, nie rozmawiałam o tym z rodzicami. I 3 lata temu przypomniała mi się jedna dobra chwila z moim tatą. Przez tyle lat szukałam i znalazłam. I kiedyś jechaliśmy takim wozem, mieliśmy konie i mój tata trzymał lejce. Ja miałam wtedy może z 4-5 lat i on mi dał te lejce i ja z nim prowadziłam tego konia. To jest jedna wspaniała taka, moje takie wspaniałe wspomnienie z moim tatą. I prosiłam Pana Boga, bo jest moim ojcem, który jest w niebie, żeby dał mi jakiś prezent. I naprawdę skracając historię, miesiąc później przyjeżdżam do mojego domu rodzinnego, mój tata już nie mieszkał z moją mamą, mama się od niego wyprowadziła, dzięki Bogu on już jej nie bije. I kiedy ja zadzwoniłam do jego domu, on otwiera drzwi, wiecie, mój tata mi nie podawał nigdy ręki, nie mówię już o przytuleniu czy jakieś całuski, to już w ogóle zapomnijmy. I otwiera mi drzwi, ja mówię, cześć tatuś, on, cześć córka, i mnie przytula. Ja go chcę puścić, bo się zdziwiłam, a on mnie jeszcze bardziej. Mi się niebo otworzyło i słyszę głos, córko, to jest mój prezent dla ciebie. Ja się tak rozpłakałam i powiem wam, że Bóg jest Bogiem i on może wszystko wymyślić, ale lepszego prezentu nie byłby w stanie wymyślić. Oczywiście mówię to, wiecie w jakim znaczeniu. To był najpiękniejszy prezent, jaki dostałam. Od tamtej pory przytulam się z moim tatą. 15 lat modliłam się do Boga, aby dał mi męża. 15 lat głosiłam jego Ewangelię. Prosiłam Pana, żeby dał mi jakąś pomoc, albo żebym ja była pomocą, bo tak zawsze musi być. I Bóg dał mi mojego męża. 1,5 roku temu się poznaliśmy. W listopadzie będzie 2 lata. Miesiąc po ślubie od razu zaszłam w ciążę i dzisiaj razem możemy głosić Ewangelię. I za to Panu Jezusowi bardzo mocno dziękuję, że to, co On zaczął u Piotra, mogę dzisiaj z moim mężem dalej kontynuować, bo to jest Boże dzieło, to nie jest nasze dzieło. Bóg nas posyła do tych wszystkich miejsc i powiem wam, nie obrażam kościołów żadnych, ale moim ulubionym miejscem głoszenia Ewangelii to więzienie, nie kościoły, ale naprawdę więzienie, poprawczaki, domy dziecka, szkoły. To jest po prostu, się czuję tam jak ryba w wodzie.
Dlatego jeśli coś tu przekręciłam, słownictwo moje jakieś było, to przepraszam, ale nie Bóg będzie uwielbiony. Zaśpiewam piosenkę, mężu, czy chcesz wejść? Dobrze. Zaśpiewam piosenkę dla więźniów. Kiedyś Piotr Stępniak poprosił, mówi, Gosia, jeździmy do tych więzień, napisz piosenkę dla więźniów. Dobra, to napiszę. To posłuchajcie i wtedy poproszę mojego męża. Bo to tak już jest, kiedy sobie rozmyślasz, to już wiesz, że życie nie jest łatwe, niestety wylewasz nim za dużo łez. Bo to tak już jest, jak bumerang wracasz do tego samego punktu wyjścia. Pomyślałeś, nie ma już normalnego życia za murami. Rodzina czeka, człowieku, twoja miłość do nich przez kraty przecieka. Ciągła bitwa w myślach, chcę mieć kasę w celi. Wygrywasz następną grę z asem. Przez chwilę jesteś zadowolony, ale gdy noc przychodzi, jesteś zrozpaczony, bo odsiadujesz karę za złe postępowanie. Zamiast siedzieć w domu do żony, mówić, moje kochanie, następne sprawy masz przegrane. Lecą latka za kratami, odsiadywane, czujesz się jakby stół w miejscu, nikomu niepotrzebny. Jesteś przekreślony przez społeczeństwo. Nienawidzisz innych, a może siebie. Za to, co zrobiłeś, pytasz, czy znajdziesz się w niebie? Do wolności powołał nas Pan. Otwórz drzwi serca swego, On uzdrowi cię z twych ran. Do wolności powołał nas Pan. Obiecujesz sobie i na widzeniu. Ostatni raz siedzę w tym chłodnym więzieniu. Tyle lat siedziałeś w cieniu i byłeś nikim. Stań się kim, zacznij żyć, nikomu nic złego nie czyń. Nauczyło cię życie przetrwania. To czas, by złożyć broń i zacząć od bliźniego kochania. Ktoś puka do twych drzwi i pyta on, czy ktoś otworzy mi? Ktoś puka do twych drzwi i pyta on, czy ktoś otworzy mi? Czy ktoś otworzy mi? Zaśpiewamy razem, kochani. Do wolności powołał nas Pan. Do wolności powołał nas Pan. Otwórz drzwi serca swego, On uzdrowi cię z twych ran. Do wolności powołał nas Pan. Bo to tak już jest, kiedy sobie rozmyślasz, to już wiesz, że życie nie jest łatwe, niestety wylewasz nim za dużo łez. Bo to tak już jest, bałagan w życiu masz, przyznaj rację, dobro wybierz, a w życiu radę dasz. Nie bądź dalej głupcem, klęknij przed Bogiem Jezusem i tak staniesz przed Nim wkrótce. Bałagan w życiu masz, przyznaj rację, dobro wybierz, a w życiu radę dasz. Nie bądź dalej głupcem, klęknij przed Bogiem Jezusem i tak staniesz przed Nim wkrótce. Bo do wolności powołał nas Pan. Otwórz drzwi swojego serca, a wtedy On uzdrowi cię z twoich ran. Do wolności powołał nas Pan. Otwórz drzwi serca swego, On uzdrowi cię z twych ran. Do wolności powołał nas Pan. To co pomożecie mi, kochani? Do wolności. Do wolności powołał nas Pan. Otwórz drzwi serca swego, On uzdrowi cię z twych ran. Do wolności powołał nas Pan. Witam wszystkich. Też chciałem się podzielić krótko moją historią, świadectwem mojego nawrócenia, ale zanim to zacznę, chciałem przeczytać dwa wersety ze Słowa Bożego, z listu do Rzymian z 6 rozdziału, 3 i 4 werset. Czy nie wiecie, że my wszyscy ochrzczeni w Chrystusa Jezusa zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć, a zatem za sprawą chrztu zostaliśmy pogrzebani wraz z Nim w śmierć,
aby wzorem Chrystusa, który został wzbudzony z martwych przez chwałę Ojca, my również prowadzili nowe życie. Wiecie, ja pochodzę z takiego normalnego, można powiedzieć tradycyjnego domu. Mama mi tam dawała dużo miłości, tata ciężko pracował. Ale ja, gdy byłem bardzo młody, u mnie w bloku mieszkał mężczyzna, który był szefem grupy przestępczej. I ja sobie wtedy pomyślałem, że ja będę chciał żyć tak jak on. I do tego dążyłem. I w moim życiu pojawiały się przestępstwa. I teraz zawsze mówię to, jak jeździmy do poprawczaków, do środków, że jeżeli żyjemy w świecie przestępczym, jeżeli w naszym życiu są nałogi, to są dwie drogi wtedy. Jest albo cmentarz, albo więzienie. I niektórzy z moich kolegów zostali zabici, niektórzy sami odbierali sobie życie. Większość z nich trafiła do więzienia. Ja też tam trafiłem w wieku 20 lat, jako pierwszy raz zostałem zatrzymany. Znaczy trafiłem do więzienia wtedy. Tam też nie poddawałem się żadnej resocjalizacji. Byłem zbuntowany bardzo. Przynależałem do takiej subkultury, to jest gang wewnątrz więzienia. I nie dawałem w żaden sposób sobie pomóc. Też myślałem, że inaczej nie umiem żyć. Po wyjściu z więzienia pojawiły się nałogi, pojawił się alkohol, pojawiła się marihuana. Wiecie, gdy widziałem ludzi pod sklepem pijanych, czy gdzieś tam w krzakach, to wtedy się z nich śmiałem, bo myślałem, że jestem lepszy, bo ja piję, ale dobrze się ubiorę i mam gdzie spać. Ale byłem gorszy jeszcze od nich, bo po alkoholu robiłem złe rzeczy innym ludziom. Byłem nieobliczalny, nie panowałem nad sobą. Niestety moja rodzina musiała na to patrzeć. Ja postanowiłem nawet zrobić sobie wszywkę, czyli zaszyć taki lek pod skórę, który powoduje, że rok czasu nie powinno się pić, a ja to przepiłem po 2 miesiącach. A więc na tamtą chwilę myślałem, że nie jest w stanie nic mi pomóc. I postanowiłem, mówię, wyjadę do Holandii, to jakoś sobie ułożę życie, ponieważ jak 6 rano była, słyszałem szmer na klatce, to patrzyłem w okno, czy to już nie przyjeżdża policja, to już było dla mnie męczące. Pojechałem do Holandii, ale po krótkim czasie też tam zwołałem paru kolegów i znowu było to samo, przestępstwa i nałogi. Ale pewnego dnia, gdy pojechałem, mieszkałem wtedy w Hadze i pojechałem do jednego miasta, do Eindhoven. I tam był mój przyjaciel, którego znałem ponad 10 lat, który wcześniej też robił ze mną te złe rzeczy. I on do mnie wtedy powiedział, tam rozmawialiśmy, on mówi do mnie, że za to wszystko, co my robiliśmy, idziemy do piekła, że to wszystko jest grzech. A ja, że byłem wychowywany w rodzinie katolickiej, to powiedziałem do niego, no jak do piekła, jak jeszcze czyściec mamy. On mówi, że nie ma takich rzeczy jak czyściec. Mówi, Słowo Boże nie naucza o czyśćcu. Jest wąska droga, idziesz za Jezusem, jest szeroka, więc wybierasz to, co ci oferuje świat. To ja mówię do niego, to co ja mam zrobić? On mówi, musisz oddać życie Jezusowi, musisz zaufać Jezusowi, odwrócić się od wszystkiego, co robiłeś, a Bóg cię przez to wszystko przeprowadzi i musisz przyjąć chrzest wiary. To ja tokiem myślenia jeszcze tym wcześniejszym mówię, że już byłem chrzczony jako dziecko. Powiedział do mnie, że też tak nie jest, bo w Słowie Bożym jest, w sercu uwierzysz, ustami wyznasz. A ja jako dziecko nie wiedziałem, o co chodzi, gdy mnie tam zanieśli, polali mi głowę. Nie byłem niczego świadomy. Wiecie, ja mu uwierzyłem w to, co on do mnie mówił. I ja też znałem jego życie wcześniej. Ja wtedy widziałem człowieka, w ogóle innego człowieka, który mówi mi o Panu Jezusie, a więc to też mnie dotknęło. On dał mi wtedy Biblię, ja ją wziąłem do domu. Ja ją zacząłem później czytać i ja jej nie rozumiałem w ogóle. I minęły jakieś 2 miesiące i pamiętam, byłem bardzo na coś zły i pierwsza myśl w głowie była butelka wódki. Ale miałem to świadomość, że jak ja się napiję i pójdę w miasto, to zaraz narozrabiam. I przypomniało mi się, jak ten mój przyjaciel głosił mi Ewangelię. I zawołałem wtedy pierwszy raz z serca, to była pierwsza moja szczera modlitwa. Panie Boże, jeżeli Ty naprawdę jesteś, to mi pomóż. I ja w sekundzie poczułem spokój. Pragnienie alkoholu odeszło. I ja zrozumiałem, że to jest Boże działanie, bo nikt nie był w stanie wcześniej w jakikolwiek sposób mnie uspokoić, a tutaj nagle poczułem spokój. Ja usiadłem, zacząłem czytać Biblię i ja zacząłem rozumieć, co jest tam napisane. I pamiętam, później zadzwoniłem do tego przyjaciela, który głosił mi Ewangelię. On jest ogólnie teraz już pastorem w Holandii, w polskiej społeczności, w Eindhoven. Jakby ktoś tam się wybierał, to zapraszamy. I zadzwoniłem do niego, powiedziałem mu, Bóg jest i że chcę oddać życie Jezusowi. I po jakimś czasie postanowiliśmy, że przyjedziemy do Polski, przyjmiemy chrzest wiary, oddamy życie Panu Jezusowi. Ja pamiętam, że tydzień przed przyjazdem przestałem palić marihuanę. Ja tydzień czasu nie mogłem spać, bo organizm się domagał po tak długim
czasie jej palenia. Paliłem ją paręnaście lat. Jeszcze dobrze nie znałem Słowa Bożego, ale miałem tylko w to wiarę, że Jezus da mi nowe życie, że jeżeli oddam Mu swoje życie i będę posłuszny, to Jezus mnie przez to wszystko przeprowadzi. I tak się stało, gdy przyjechaliśmy do Polski, gdy wyznałem Pana Jezusa jako mojego Pana i Zbawiciela. Gdy przyjąłem chrzest wiary, Bóg uwolnił mnie od narkotyków, od alkoholu, przestałem przeklinać, zostawiłem świat przestępczy cały i tego dnia zasnąłem pierwszy raz jak dziecko. I wtedy też taki werset miałem w sercu: wszystko ze względu na Chrystusa uznałem za stratę. Ale minął jakiś czas, pamiętam, dostałem wezwanie na sprawę do Szczecina, mieszkałem wtedy w Gdyni i poszedłem do adwokata. I gdy byłem u tego adwokata, usłyszałem głos w sercu: polegaj na Bogu, a nie na ludziach. Ja wtedy wyszedłem i powiedziałem, że już nie chcę tego mecenasa, ja będę się o to modlił, będę pościł, ja jadę tam sam, będę polegał tylko na Bogu. I tam niektóre osoby mówiły do mnie: Bóg Bogiem, ale ty weź adwokata. Ja powiedziałem, że nie, byłem przekonany, że musi być posłuszny temu. I tak się stało, jechałem wtedy do Szczecina i tak wjeżdżam do tego miasta, patrzę na zegarek, a tam 10 minut mi została, sprawa ma się zacząć. Mówię, co ja mam zrobić, przecież ja się nie mogę spóźnić. I zacząłem się modlić, mówię: Panie Boże, ja muszę zdążyć na czas. I naprawdę były same zielone światła, ja zdążyłem na czas, weszłem równo ze składem sędziowskim. Pamiętam, ustałem przed tym sędzią i powiedziałem mu, że ja będę mówił prawdę, bo odpowiadam przede wszystkim przed Bogiem i też przed sędzią. I na tych dwóch sprawach sędzia mnie bronił, co się normalnie nie zdarza, i te dwie sprawy wygrałem. Ale 5 miesięcy po moim zatrzymaniu przyszli po mnie funkcjonariusze CBŚ, Centralne Biuro Śledcze, taka policja do poważniejszych spraw, za rzeczy, które ja robiłem wcześniej, i to były konsekwencje mojego życia. Ale to już te zatrzymanie było inne. Oni przyjechali wtedy na dwa samochody. Pamiętam, w jednym samochodzie było ze mną 5 funkcjonariuszy. Ja głosiłem Ewangelię temu, co się działo obok mnie. Oglądali mój chrzest na telefonie, bo mi telefon zabrali. Ja miałem ten chrzest nagrany. Opowiadałem im o tym wszystkim. Oni się cieszyli. I zawieźli mnie na komendę do Gdańska, na CBŚ. I pamiętam, jak ten policjant wziął kubek, nalał wody i podszedł do mnie z kubkiem wody. I zapytał, czy chcesz ten kubek wody? A mi się przypomniał werset, gdy Pan Jezus mówi: tego, który napoi jednego z moich, choćby kubkiem wody, nie straci zapłaty swojej. I dla mnie to była nadzwyczajna sytuacja, bo to nie było pierwsze zatrzymanie w moim życiu przez policję, ale tam nigdy nie oferowali żadnej wody. Ja dostawałem inne rzeczy, ale nie wody, nie żadnych uprzejmości. I ja wiedziałem, że Pan Bóg tam jest ze mną. Przywieźli mnie później na tak zwany dołek policyjny. To jest takie małe, brudne miejsce z jednym małym oknem, z jedną żarówką. I pamiętam, zabrali mi tam sznurówki, wszystkie jakieś sznurki w spodniach, bo takie są procedury, ale ja miałem ze sobą małą Biblię gedeonitkę i zapytałem tego policjanta, czy ja mogę wziąć ze sobą tą Biblię. On mi pozwolił. Gdy zamknął drzwi od tego dołka, ja zacząłem się modlić i zacząłem czytać Biblię. I poczułem najpiękniejsze uczucie w moim życiu. Ja czułem Bożą obecność, czułem radość, miłość, pokój. Ja nie umiem tego nawet słowami opisać, tego, co ja tam czułem. W tym brudnym, śmierdzącym miejscu ja czułem najpiękniejsze uczucie w moim życiu. I wiedziałem, że Bóg tam jest ze mną. I nawet jak się modliłem, ja miałem uśmiechniętą twarz, a mój umysł do mnie mówi, że czego ty się cieszysz, zaraz do więzienia jedziesz. Ale to było silniejsze ode mnie. I Bóg mi pokazał, że właśnie są i będą w moim życiu, w każdego życiu chwile, przez które musimy przejść, ale gdy polegamy na Bogu, On jest z nami cały czas. Po wyjściu z więzienia, w więzieniu był troszeczkę trudniejszy czas, po wyjściu z więzienia też modliłem się o żonę, Bóg dał mi żonę, dał mi dziecko, ale gdy czekałem na sprawę sądową za to, co zostałem zatrzymany i modliłem się, dostałem słowo takie od Boga: stańmy razem do rozprawy. A jak gdy mnie zatrzymywali, nie przyznałem się do wszystkich zarzutów. Część była prawdą, część nie była prawdą. Nie przyznając się do tego, co zrobiłem, ja skłamałem. I ja zrozumiałem, że ja nie mogę stanąć do rozprawy, nie mogę prosić Boga o interwencję w mojej sprawie, w moim życiu, jeżeli tam jest kłamstwo, jeżeli tam jest coś nieczystego. I ja wtedy pamiętam, uklęknąłem, przeprosiłem Boga za kłamstwo w moim życiu i poczułem, jak naprawdę ze 100 kg ze mnie spadło. Wziąłem kartkę, napisałem do prokuratury, że kocham Pana Jezusa, nie chcę kłamstwa w swoim życiu i przyznałem się do wszystkiego, co zrobiłem. I pamiętam, później się modliłem i dostałem takie słowo: odzyskasz swoje życie jako zdobycz, bo mi zaufałeś, mówi Pan. I bardzo mocno tego słowa się uchwyciłem i wiem, że to wszystko jest w Bożej woli. I
Bóg robi cudowne rzeczy. Wiecie, my chodzimy do więzień. Ja po swojej przeszłości nie powinienem jeszcze nawet tam wejść. Mamy małą córkę. Pamiętam, jak staliśmy pod jednym więzieniem, tam był taki las i się modliliśmy i mówię, Panie Boże, jak Ty otworzysz te drzwi, to nikt ich nie zamknie. I na drugi dzień o 9 rano już byłem w więzieniu z naszym małym dzieckiem. Jeszcze wtedy Gosia wzięła Zuzię i tak mówi, Zuzia, idziesz do więzienia. Tak mówię, ktoś by z boku usłyszał, to by pomyślał, że jacyś nienormalni jesteśmy. Ale mamy bardzo na sercu tą służbę, mamy bardzo na sercu młodzież, która jest w ośrodkach, w poprawczakach, bo większość z nich później trafia do więzienia. I gdy tam jeździmy, mieliśmy taką sytuację, pamiętam, byliśmy w poprawczaku, takim o jednym zaostrzonym rygorze. Byliśmy tam 7 miesięcy temu i głosiliśmy Ewangelię, daliśmy im Nowe Testamenty wtedy, pamiętam. I przyjechaliśmy tam ostatnio i był jeden chłopak, który był na tym pierwszym naszym spotkaniu. A ja już miałem, my mieliśmy wtedy ze sobą teraz ostatnio Biblię całe, Stary, Nowy Testament i Psalmy. I mówię do nich, słuchajcie, na koniec dam wam Biblię, a ten chłopak, który był 7 miesięcy temu na spotkaniu, wyjmuje ten Nowy Testament z kieszeni. Mówi, ja mam od tamtej pory i codziennie go czytam. To jest dlatego... Nam to pokazuje, że jest bardzo ważne, abyśmy siali słowo. My nie wiemy, na jaką glebę rzucimy, ale to jest bardzo ważne. Jeden chłopak z nich wszystkich, a dla nas to była wielka radość, że on pamiętał, że on czyta słowo, że chce poznawać Pana Jezusa. I byliśmy raz w takim miejscu, to był dom dziecka. I powiedziała nam pani, która była wychowawczynią, że tam jest dziewczyna 14-letnia, której mama przynosiła dopalacze do domu dziecka. Ta dziewczyna brała te narkotyki, dostała zapaści. I my wiedzieliśmy, która to jest dziewczyna, ale gdy robiliśmy spotkanie, gdy głosiliśmy Ewangelię, no to nie wytykaliśmy palcem, ale nie mówiliśmy personalnie, że ona ma z tym problem. Ale ja czułem, że musimy jeszcze raz tam wrócić i za 2 dni jeszcze raz przyjechaliśmy i zrobiliśmy jeszcze raz spotkanie z taką mniejszą grupą. I na koniec też powiedziałem do nich, że mamy dla nich Biblię za darmo, ale ktoś za nie zapłacił. I jeżeli chcesz ją wziąć i podstawić pod telewizor, zrobić z niej półkę, to nie bierz, ale jak weźmiesz i będziesz czytał, to bierzcie je za darmo. I wtedy ta dziewczyna, która miała ten problem z narkotykami, podeszła pierwsza i powiedziała, to ja poproszę to Biblię, bo chcę zawalczyć o swoje życie. I jeszcze tylko jedno chciałem świadectwo powiedzieć z domu dziecka dla takiej trudniejszej młodzieży. Pamiętam, byliśmy i w ogóle jak weszliśmy, to ta pani, jak się dowiedziała, że nie jesteśmy z wiary katolickiej, była przerażona i mówi do mnie, to co to się będzie działo? Mówię, pani poczeka, pani posłucha. Ale zaufała nas, wpuściła nas, zaczęliśmy głosić Ewangelię i Bóg widział, jak dotyka serc tych dzieci. Tam było mało, 12 dzieci wyszło. I jeden chłopiec na rogu tak się cały czas na początku śmiał, ale później się uspokoił i na koniec spotkania podszedł. On taki był bardzo spokojny i mówi do nas, ja nie wiem czemu, ale się naprawdę jakoś inaczej czuję i był bardzo spokojny. Ja wierzę, że go Duch Boży dotykał i też wziął Biblię, zaczął ją czytać. Dlatego bardzo ważne jest, abyśmy siali słowa, abyśmy głosili Ewangelię. Każdy z nas gdzie indziej jest posłany, nie każdy wejdzie do więzienia, nie każdy będzie wchodził do poprawczaka. Bardzo mocno mamy na sercu domy pomocy społecznej. I nie wiem, czy u was jest taka służba, może ludzie, którzy nas też oglądają, w ich miastach może są te domy pomocy społecznej. Tam są ludzie, którzy już są bardzo schorowani, którzy są już opuszczeni sami. To jest takie miejsce, którego też my chcemy chodzić, gdzie, żeby chociaż poczytać im Biblię, żeby powiedzieć im o Panu Jezusie, bo niektórzy są już na tej ostatniej drodze swojej, żeby powiedzieć im o naszym Zbawicielu. Widzę, że już czas się kończy, więc dziękuję bardzo. Niech was Bóg błogosławi. Przyjaciela mam. Zaśpiewamy razem, kochani? Musiałam przebrać naszą Zuzię. Tak to jest. Znacie tą pieśń? To jest piękna pieśń. Można puścić, tak. Niech w trakcie tej pieśni Duch Święty pracuje w naszych sercach. Niech dotyka się też naszych rodzin. Niech Bóg będzie uwielbiony. Przyjaciela mam, co pociesza mnie, gdy on...
się. Przyjaciela mam, co pociesza mnie, gdy o jego ramię oprę się. W nim nadzieję mam, uleciał strach, on najbliżej jest. Kochani, teraz tego nie znacie, ale nauczycie się tego kawałka pięknych słów, które są prawdą. To nasz Pan, to nasz Bóg. To nasz Pan, to nasz Bóg, to Jezus, Królów Król. To nasz Pan, to nasz Bóg, zawsze z nami. Zawsze z nami. To nasz Pan, to nasz Bóg, to Jezus, Królów Król. To nasz Pan, to nasz Bóg, zawsze z nami. Halleluja. Panie Jezu, dziękujemy Ci za to, że mogliśmy się tu podzielić tym, co uczyniłeś w naszym życiu. Prowadź nas i używaj nas tak, jak chcesz. Amen. Aleluja, chwała Jezusowi. Chwała Jezusowi. Nie puścimy ich tak bez modlitwy, co wy na to? Zuzia, przyprowadź tatę tu. No, Alan nie miał spodni, to i Zuzia może nie mieć. Nie martw się. Wojtku, kochany bracie, drodzy zborownicy, chciałbym, aby zanim zakończymy nasze spotkanie, abyśmy przynieśli Panu tych kochanych ludzi, z którymi Zuzia jeździ po więzieniach, aby mogli służyć, głosić, aby Boża ochrona była nad nimi. Jesteście zbudowani? Kto jest zbudowany, niech odda chwałę Jezusowi. Halleluja. Panie, dzisiaj otaczamy ich naszą modlitwą. Dziękujemy Tobie, że ubłogosławili nas świadectwami, pieśniami, słowami. Dziękuję Ci, Panie, że w każdym miejscu, gdzie Ty zechcesz, zaświeca się Twoje światło. Dziękuję Tobie, Panie, że tam, gdzie diabeł chciał zgasić światło, Ty ich posyłasz, aby się świeciło, aby więźniowie, aby zdradzone dzieci w domach poprawczych i w domach dziecka, aby ci, którzy są biedni, sami zostawieni, mogli od nich usłyszeć, że jest nadzieja, że Ty przywracasz plony lat pożartych przez szarańcze. Błogosławię ich dzisiaj w święte imię Jezusa. Dziękuję Ci za nich. Proszę Ciebie o Twoje prowadzenie, mądrość, ochronę i zaopatrzenie w ich życiu. Amen. Wojtku, pobłogosław.
Święty Boże, tak dziękuję Ci za to, że Ty, Panie Boże, otwierasz drzwi, te, które są zamknięte, Panie. Za to, że Ty napełniasz łaską i pokojem życie każdego, który oddaje się w Twoje ręce. Dlatego dziś stojąc tutaj na tym miejscu, tak błogosławimy ich, Panie, w Twoim imieniu, Panie Boże. Ty zechci, Panie Boże, prowadzić ich, Ty zechci ich chronić, napełniać pokojem, Panie Boże, obdarzyć wszelkim błogosławieństwem niebios, Panie Boże. Dziękuję Ci za to, że mogą Tobie służyć, Panie, że są, Panie, dobrym świadectwem, Panie Boże. Dziękuję Ci za ich życie, poświęcenie, trud i czas, ale też dziękuję Ci za to, że jesteś z nimi, Panie Boże. I proszę Cię, abyś każdy dzień ich życia napełnił, Panie Boże, swoją obecnością, swoim pokojem, abyś ich prowadził, strzegł i zachował, ale też abyś, Panie, dawał im wiarę i wytrwanie, Panie Boże, w tym, co robią, aby wielu ludzi, którzy dzięki nim usłyszą Ewangelię, mogło dojść do poznania Ciebie, Panie. Błogosławimy ich w Twoim imieniu, wywyższamy Twoje imię. Niech Ci płynie chwała i cześć. Amen. Powoli będziemy kończyć. Jeszcze jedna pieśń. Po nabożeństwie nie zapomnijcie podejść do naszych gości, uściskać, pobłogosławić. Amen. To był dobry czas. Kochani, jeszcze w trakcie tej ostatniej pieśni zbierzemy nasze kolekty i ofiary. Więc prosimy braci, którzy przejdą i zbiorą. Dobrze słuchać takich historii, ale też dla mnie ciekawie jest słuchać takich historii z drugiej strony, bo Krzysiu był przestępcą, który w więzieniu siedział. Ja byłem tym, który tam zawoził ludzi i to jest wspaniałe, że Pan Bóg jakby z każdej strony otacza swój lud i tych, którzy pracują, służą, bądź robią wszystko na te różne sposoby, to Pan Bóg jest Bogiem każdego. I przestępcy, chociaż jeśli Bóg jest Bogiem przestępcy, to On już nie jest przestępcą. I Bogiem lekarzy, policjantów. Dziękujemy Ci, Panie, że jesteś blisko każdego i do każdego masz swoją drogę. Dla każdego Twoja ofiara była pełna i doskonała. Chcemy Cię, Panie, uwielbiać. Wielką miłość. Chwała Jezusowi, alleluja.
Kochani, kończymy nasze nabożeństwo. Zachęcam, żebyśmy zostali, jeszcze spędzili trochę czasu ze sobą, porozmawiali, uśmiechnęli się do siebie. My jesteśmy Kościołem, jesteśmy jednym ciałem. Amen. Dziękujemy Wam bardzo, że byliście z nami i zostańcie w błogosławieństwie Jezusa Chrystusa.